kończyn dolnych. Chodzić w basenie bocianim chodem do momentu, aż się pojawi ból wywołany zimnym, następnie kąpiel przerwać. Wytrzeć się, ubrać skarpety i nałożyć buty. Chodzić lub biegać tak długo, aż nogi się dobrze rozgrzeją. Ale co to znaczy bocianim chodem? Podnosić wysoko kolana. Tosia. Właśnie tak. Tak jak Tosia. Tylko musicie się trzymać poręczy, żebyście się nie przewrócili, bo to może być ślisko. To będzie dobrze? Ale zimno! Jaj, nie wiem, czy ja naprawdę chcę sam się umoczyć. Co się stanie, jak tego nie zrobimy, co się stanie w instrukcji? No, to będziesz tchórzem. Dobra, to się obchodzimy na raz. Dwa. Ale trzymaj się poręczy, bo się przewrócisz, tutaj są glony. Trzymajcie się glony? Też poręczy. Co to glony? Takie rośliny. No, takie śliskie może być po prostu. To się da raz, raczej wchodzimy tam. Dobra, raz. No to tutaj, do tego, całkowicie do gali. Raz, dwa, trzy. A tyle jeszcze do przejścia, zobaczcie. Możemy przejść do końca? Tak. Kasia, podejmujesz się wyzwania? Ale to trzeba się trzymać poręczy. No, to się da. Mikołaj, ty pierwszy, pokaż Tosi. Podejmuje się wyzwanie. Jak się podejmuje wyzwanie? Muszę być dobrze przygotowany. No śmiało, bo się kończy miejsce. To jest głęboko. Zobacz, Tosia. No i co boli? Mikołaj, podwiń sobie jeszcze nogi. Te nogawki. Ale ja będę miała dotąd mokre nogi. No ale wyschną. Fajnie. Było ekstra. Jeszcze raz. Teraz Tosia. Uwaga, Tosia. Tosia, pokaż się. No już skończyliśmy, Tosiu? Dobra, droga powrotna, co wy na to? Dobra, droga powrotna. Droga powrotna, uwaga widzowie. Czas na drogę powrotną. Mikołaj, uważaj na nogawki, żebyś sobie nie zamoczył. Dobra. No i dobrze, na ławkę. Idź siadać na ławkę. Trzymaj się poręczy. Dobra, już. Drodzy widzowie. Jak było? Powiedzcie, jak było? Było bardzo miło. Ej, jeszcze raz. No, jak było? Fajnie. Było bardzo fajnie. Chciałbym jeszcze raz. To ja idę? No to ja też. Tylko dajcie mi... Podwiń sobie nogawki, tutaj mankieciki zrobię. A my już kończymy to nagranie, dobrze? Tak. Będziemy robić powtórki tak, żeby... Żeby wpaść do wody.